taczką mojego auta. Zapomniałeś Carhera? Otwórz oczy, ktoś go musiał porwać. Popatrz się dookoła. Siłą musieli wbić do pokoju. Ej, chyba że... Ci goście. Którzy? Byliśmy na zlocie wczoraj, szukaliśmy twoje BMW. Pojawili się jacyś goście. Podejrzanie wyglądali i też byli Chińczykami. Masz na myśli, że... A to, że Mario musiała porwać chińska mafia! Roger Palmer. Zamieszkały w Liberty City. Napadnięto na mnie. Rozjebali cały wóz. Razem z paczkami! Nie! No! Paczki dostarczyłem wszystkie, tylko twój wóz jest rozwalony. Prawda, Mario? No popatrz na siebie. Dałem ci wiele. Byłem dla ciebie niczym brat. Panowie, teraz jest dobra okazja. Złapę tych pieprzonych skurwysynów. Do wozu. Uciekać. Wtedy postanowiła wziąć urlop. I już wypomniała sobie, że gdzieś ja wszystko wybrałem. No moi drodzy, make some noise! Wow! Dobra drogi panie, bawimy się, wymachujcie tymi dupeczkami, a nie tylko tak stajcie w tym rogu. No dawać! Impreza wam się podoba? Jeśli nie będziecie pamiętać moich sylki, to znaczy, że było grubo. Tę gorącą noc dla Zventura bawimy się wszyscy! Płaczcie, popatrzcie, pojedynek! Z jednej strony stary wyjata Janie, a z drugiej strony nowy gracz, Ryan. Zacząśnijcie tym młodym miejscem. Popatrzcie na te ruchy. Co za crazy. Tego totalnie się nie spodziewałem, ale Ryan naprawdę mu nie ustępuje. Wieczny mistrz wciąż się nie poddaje, jednak ma wielkiego rywala. Ten biały smoking ewidentnie musiał zakosić swoje mojce w szaty. O! Uwaga, dołączył trzeci gracz. Nazywa się Rotem. I panowie, bawimy się! Dla wszystkich nowo poznanych par, kibelki po prawej. A teraz na 3-4 DJ Woźny.
DJ! Ej, wiesz co, chyba zostanę tu na dłużej! Popatrz, popatrz na tą dupcie. Ej, daj spokój, widziałem lepsze. Chuda jak patyk. Ja muszę mieć co dotykać, czaisz? Jakbym chciał dotknąć patyka, to bym sobie na drzewo wlazł. Ej, 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 patrz, patrz na to, patrz na to! Ryan! Odczaja cię. Ruszać! Ruszać! Wszyscy będą z wyboru, już! Na ziemię, skurwysyny, na ziemię! Musimy znaleźć zakraj Ryana. Co robi, szefie? Ruszam się! Kurwa mać! Cholera! Kto to był? Skąd wiedziałeś, że pora się zmywać? Co? Pierdole, wracamy do Liberty City. Walić wszystko. Kurwa, Ryan, powiedz coś. To mój stary kolega z wojska. Telefon do ciebie. Kto śmie przerywać mi obiad? Przedstawił mi się jako obietunk. W porządku. Daj mi to. Co? Jak to? Przecież wysłałem kuriera z paczką. Tak. Pieniądze były w pudełku kartonowym. Przeliczone. Zgodne za towar. Niemożliwe! Dobra. Zajmę się tym. Czego chciał? Twierdzi, że nie otrzymał paczki za towar. Przecież podałem Zakowi dokładne adresy. Może twój kolega specjalnie nie dał zapłaty? Tylko sobie ją przywłaszczył? Nie. Rozmawiałem z nim o tym. Ktoś napadł go, ale potem jak paczki rozwiózł. Kłamca. Dobra, to tylko jedna paczka. Wyjaśnij się to. Szefie? Pan mało do pana. Czy ja dziś w spokoju zjem? Czego? Przychodzę w sprawie zapłaty za narkotyki. Nie otrzymałem jeszcze pieniędzy. A termin zgodnie z umową minął wczoraj. No nie! Zak, ty skurwielu. Zwołaj wszystkich do mnie. Tak jest. Nie daruję im tego. Panowie. Jesteśmy tak kurewsko bogaci, że możemy się w tym kąpać. Mówię poważnie. Możemy sobie kupić, co nam się wymarzy. Pamiętaj, mój drogi, że pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. To od czego zaczniemy, panowie? Nie wiem. Może samochody? Amatorzy. Pomyślmy nad czymś, czego jeszcze nie mieliśmy okazji mieć. A może by tak kupić ja? Dobry pomysł. Słońce, może jacht, opalamy się, a wokół nas dupeczki? Od których odbijają się promienie słoneczne? No, no, dobry pomysł. O tak. Wypocząć by się przydało po prostu. Wiecie co, opowiem wam coś. Dość już życia marzeniami. Po prostu dokonajmy to, czego zawsze chcieliśmy. Ryan, nie chciałbyś kolejnego klasyka do swojej kolekcji? Wiem, że tego chcesz. W sumie Stingraya mam już rok. A przesiadka w inne klimaty dobrze mi zrobi. A ty, Roger? No cóż. Myślałem, wiesz, o otwarciu jakiejś działalności. No i o takie myślenie mi właśnie chodzi. Optymizm, panowie! Wiesz, dokąd jechać? Na parkingu, po zwrocie nie ma już czego szukać. To teraz gdzie jedziemy?
Widziałem niedaleko taką niewielką dzielnicę, w której jest troszkę Azjatów. Rozpoznasz ich mordy? Te brzydkie ryje z kilometra poznasz. To dobrze. Kurwa, odnalezienie go to jakiś cud. Przecież każdy z żółtków wygląda tak samo. Skośny kurdupel z małym pisiorem. Te, mów za siebie. Nie miałem ciebie na myśli. Jest! Gdzie? Ten w czapce, on był jeszcze z takim w koszuli zielonej, stali przy 370Z. No jedźmy, skurwiela! Nie! Spalimy wszystko na panewce. Nie będę siedział na dupsku i patrzył bezczynnie do cholery. Okej, to wparuj tam z shotguny i pozabijaj wszystkich. Idę. Jak będzie gorąco, to dam ci sygnał. No. Dokąd to? Po towar. A byłeś umówiony? Co? Po kilka gram mam robić rezerwację? Nie no stary, bądźmy ludźmi, nie widzisz, ja tego potrzebuję, no bo długo kuźwa nie pociągnę, nie? Dobra, dobra, tak tylko gadam, bo ostatnio psy węszą, ostrożności nigdy za wiele. No jasne, ziomek. Dobra, chodź tutaj, muszę cię przeszukać. Tylko nie wsadzaj mi tam palców. Dobra, czysty, wbijaj. Wyjść! Witam. Słucham. Chciałbym kupić, no wiesz, kilka gram koki. Masz dobry gust. Mamy najlepszą w mieście. Chcesz sobie spróbować? Nie trzeba, w domu będę degustował. Okej, to ile chciałeś? Tyle, na ile wyceniej życie mojego kumpla. Co? Szybciej, ale nudy. Jest sygnał. Rock and roll, żółte dupy! Kopnąć cię w dupę, mądralu! Mario! Ja pierdolę, co oni ci zrobili? Spokojnie, stary, już nikt cię nie tknie. W następnym odcinku Second Shift. Zająłem pozycję. Konwój zatrzymał się w wyznaczonym miejscu.